Witajcie, to mój pierwszy vlog, nie wiem jak to się teraz nazywa. W każdym razie chciałem potestować troszeczkę właśnie ustawienie tej kamerki na moim Samsungu A52 i jednocześnie kamerki, która jest do roweru przyczepiona, bo będę się na rowerze teraz przemieszczał. Chcę zobaczyć jak to wyjdzie wszystko i jak to będzie działało, także no, oglądajcie, komentujcie. Ciekaw jestem waszych opinii. Każdych, także chętnie posłucham. No, teraz zrobię taką krótką wycieczkę i zobaczymy, jak to wszystko się zmontuje, jak to wyjdzie, jak to będzie wyglądało już po zmontowaniu. No to chyba tyle na razie. Zaraz ruszam i będę przy okazji komentował, coś mówił w trakcie jazdy. Jest czerwiec, czerwiec się zaczął. A w sumie w ogóle nie czuć tego ciepła. Korzystam po prostu z tych ciepłowników presowych. Jest ich tak mało, że po prostu no, czerpię z każdą chwilą, gdzie mogę pojechać, gdzie mogę po prostu nagrzać się, stare kości nagrzać. Także teraz też nawet wieczorkiem wyjechałem, żeby po prostu chociaż troszeczkę odetchnąć, zrelaksować się w dniu pracy. A ponieważ tu jest fajna ścieżka rowerowa, blisko drogi idzie, ale jest dość bezpieczna, no to w sumie jadę i lubię tą ścieżkę, bo czuję się dość bezpiecznie na tej ścieżce. Pojadę może do nowo zbudowanych terp u nas, tutaj w naszej miejscowości. To jest coś fajnego, bo tam rzeczywiście można sobie pooddychać, posiedzieć. Teraz praktycznie chyba wszędzie budują te termy. Wszędzie są jakieś takie właśnie pomysły ekologiczno-zdrowotne. Także zobaczymy, jak to u nas wygląda. Tak jak mówiłem, właśnie mam jeszcze drugą kamerkę normalną, no znaczy w miarę normalną, bo to nie jest GoPro, taka tam 4K niby. Zobaczymy, jak to się wszystko nagra i jak to będzie po zmontowaniu wyglądało, czy w miarę sensownie, czy to w ogóle będzie ciekawe, co tutaj robię i filmuję. No, ale przynajmniej dla mnie będzie to dość nowa i pożyteczna rzecz. Ostatnio się przerzuciłem na rowerek taki mocno terenowy. Kiedyś stwierdzałem, że najlepsze są miejskie rowery i te składaczki z wewnętrznymi przerzutkami. No bo rzeczywiście bardzo długo jeździłem Wigry, mam takie stare Wigry, które ma wewnętrzną przerzutkę Shimano. Bardzo fajne zresztą, bo ona jest naprawdę długowieczna. 73 rok rowerek, kiedyś zajrzałem do środka do tej przerzutki i po prostu jak nowa była. I zawsze takimi jeździłem rowerkami. Ale jakoś tak ostatniego lata przejechałem się właśnie takim rowerkiem terenowym z grubszymi oponami, z amortyzatorem z przodu i stwierdziłem, że kurwa, jest piękna rzecz. Po lesie się zapierdziela, za przeproszeniem, równo. I naprawdę fajnie się jedzie. No i stwierdziłem, że muszę mieć coś takiego na stare lata. Jestem tak szczęśliwy z tego rowerka. To jest jakiś, nie wiem, Focus ma nazwę. Niemiecki chyba jakiś, ale naprawdę używany kupiłem. W dobrej cenie w sumie, ale znaczy w dobrej cenie, w normalnej cenie, ale no, wiadomo, za używany się dużo mniej płaci. Ale tak lubię nim jeździć. Ma zewnętrzne przerzutki, a ja naprawdę uwielbiam nim jeździć. Dużo, dużo sprawniej i szybciej się na nim poruszam. Nawet się do siodełka wąskiego przyzwyczaiłem, stwierdziłem, że jest bardzo wygodne, także jest to też fajna rzecz. No naprawdę uwielbiam, jak mogę tylko nim gdzieś wyruszyć, tu w okolicy chociażby, to jadę sobie i no i robię sobie takie krótkie wycieczki, zazwyczaj z hamakiem, zazwyczaj hamak zabieram, bo
Lubię na hamaku leżeć, lubię spędzać czas na hamaku, lubię biwakować na hamaku. Także mam jeden z jakichś moich hamaków zabrany ze sobą. Dzisiaj nic nie wziąłem. O, nawet zapomniałem zabrać tej butelki z piciem. No ale to jest krótka wycieczka, tylko chcę sprawdzić po prostu, jak sprawdza się to wszystko i jak to się montuje. O ile to pokażę, no to pewnie jak pokażę, jak to zobaczycie, no to znaczy się, że jakoś się to zmontowało i może się to w miarę nadawać do użytku i do oglądania. A teraz właśnie jadę tą ścieżką rowerową, super ją wybudowali. Tu jest więcej u nas w naszej miejscowości ścieżek rowerowych niż dla pieszych. Teraz jest tutaj dopuszczony ruch dla pieszych, ale to jest naprawdę fajne. O, tutaj są na przykład wiaty z zadaszeniem, zawsze można zostawić rower, czy nawet schować się i poczekać chwilkę. Niektóre wiaty mają też obok siebie zestaw narzędzi naprawczych, także gmina się rozwija. Niesamowicie po prostu. O, super światło. Zatrzymują, kurde, kierowców. Jak tylko przekroczy się minimalnie 50 na godzinę. I jeszcze ten kretyński napis. System dyscyplinowania kierowców. Kurde, no. Jak przy jakimś niewolnictwie. Będziemy cię tutaj patyczkami po piętach tłuc, żebyś się zachowywał jak my chcemy. Ja nie mówię o jakimś przestępczej działalności czy coś, no ale kurde, no. Ludzi trzeba wychowywać, trzeba ich uczyć myśleć. A nie, kurde, system dyscyplinowania kierowców. Tak mnie to wkurza, że szok po prostu. Jak jeżdżę samochodem, no bo dla roweru to jest kompletnie przezroczyste, więc nie ma z tym zupełnie problemu. No, już się trochę zmęczyłem. Wczoraj trochę pojeździłem. I wczoraj tak wpadłem właśnie na pomysł, żeby połączyć jednocześnie tutaj to, co mówię na kamerce tej z telefonu z tą drugą kamerką, bo wczoraj akurat z kolegą gadałem, z dobrym takim kolegą właśnie na WhatsAppie, nawet na wizji byliśmy, także to fajnie działało i dobrze mnie słyszał, także chcę zobaczyć, czy też tutaj będzie dobrze słychać wszystko. No, że tak to wygląda. Dziękuję. Naprawdę są fajne tu ścieżki, kurczę, można naprawdę sobie pomykać. Ja może trochę okrężną drogą pojadę. Czyli tak jak się rozwidla w sumie droga rowerowa, ale ta tutaj biegnie dalej od ulicy, więc jest naprawdę już ciszej. Znaczy tu jeżdżą samochody z boku, ale rzadko w sumie. No a to może przejedziemy koło targu, gdzie właśnie namalowali nowe pasy do ćwiczeń dla motocykli, na prawo jazdy i do samochodów zapewne. Fajna sprawa, bo można sobie przyjechać, można wziąć własne pachołki, akurat mamy, więc poćwiczyć na motocyklu. Motocyklem też jeżdżę, także trochę tych sprzętów jest. Hulajnogami jeżdżę, rolkami. Z rolkami muszę niestety uważać, bo ostatnio się nieźle wywaliłem, znaczy w sumie no niezbyt nieźle, ale no całkiem i sobie z kolanem zrobiłem, także delikatna terapia na rowerze jest ok, ale z rolkami muszę uważać. No. Znaki czasu. Dobrze zostało, bo człowiek myślał, że jest wiecznie młody. Ale tak nie należy się poddawać kompletnie. No. Korzystać z życia i rozumieć wartość czasu, który nam został dany. Tak, to jest fajna rzecz rzeczywiście. Ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że no, jeżdżę z tym motocyklem, czy właśnie hulajnogami, czy właśnie rowerem. Najbardziej lubię rowerem jeździć, bo nie spieszy się człowiek. Oczywiście, że daleko się nie dojedzie, ale jest fajnie, bo po pierwsze no, powoli te krajobrazy znikają, więc można wszystko dokładnie sobie oglądać, dookoła się rozglądać. Po drugie, używam własnych siły mięśni, czyli jeszcze mam siłę. To jest dużo dla mnie. Także, i że dojadę, to mnie pobudza i dodaje mi takiej euforii.
Poza tym zawsze można w każdy las wjechać. Nie muszę się zastanawiać, czy tu wolno wjechać pojazdem zmechanizowanym, czy nie. Tylko wjeżdżam, wszędzie mogę wjechać, wszędzie mogę przejechać. Pojazd po prostu, rower jest tak uniwersalnym, tak wszechstronnym urządzeniem, że naprawdę jest super. No. O, tu była niedawno knajpa, całkiem w sumie fajna, z burgerami, ale się zwinęła dość szybko w sumie, znaczy dość szybko, no kilka lat była i teraz są tu kwiatki. No tak, o, zaraz dojedziemy do tego placu, tutaj zazwyczaj są, jest tu targowisko w soboty, takie wiejskie, o, dzieciaki teraz grają, przejedziemy tam sobie kawałeczek. Będzie widać może te pasy, które namalowali. Znaczy będzie fajnie, bo można sobie potrenować na tym. O, no, dzieciaki grają. Dobrze, że grają w piłkę jak dawniej, a nie kurde przy komputerze siedzą. Może ta pandemia jednak czegoś nas nauczyła. Coś wprowadziło. O, tutaj placyk jest. Namalowane są te linie właśnie, no całkiem. Także fajnie. Dobra. Objadę chyba dookoła i pojadę od drugiej strony do jeziorka, gdzie są te właśnie termy. Znaczy termy, to już dobrze powiedziane, no. Kawałek jest postawiony. Proszę, zobaczcie sami, także. Ocenicie. No nie są to termy takie jak w Konstancinie. Tam są już od wieków, były zawsze od wieków termy, ale jak na taką gminę wiejską, całkiem fajnie i całkiem szybko postawili, także naprawdę jest super. Jak widzicie, cały czas jadę ścieżką rowerową, mam nadzieję, że widzicie, i ten cały czas właśnie mamy tą infrastrukturę, naprawdę fajnie zrobioną tutaj u nas. Nawet wydaje mi się, że dużo lepsza jest niż w Warszawie. W Warszawie czasami się trafiają takie odcinki, gdzie się dojeżdża rowerem i nagle koniec. Dalej nie można jechać. I co mamy robić o wozyska? Nie wiem, na ulicę pod samochód się wpakował, czy prowadzić rower? Nie wiem. O, pięknie pan zaparkował. Jest. Będziemy musieli ładnie ominąć, tak. Przez tej miejsca nie ma obok ciężko, tam on musi pod samym domem. Kurde, też mnie wkurza, to jest kolejna rzecz, która mnie wkurza. Samochody ludzie mają, naprawdę dobre samochody. Wszędzie dojeżdżają, nie psują się, nie tego. Nie ma problemu, żeby kupić samochód. Nie. On tym samochodem musi wjechać praktycznie w sklep. Ostatnio się taki dziadek trafił właśnie. No to słuchajcie, zatrzymał się po prostu przy drzwiach sklepu. No złośliwie go zostawiłem, bo zatrzymałem się na miejscu, gdzie można parkować akurat za nim, także miał problemy z wyjazdem. No, czasami jestem złośliwy, rzeczywiście. To muszę przyznać. W każdym razie, no, wkurzy mnie niesamowicie. No, musiał pod same drzwi, żeby jeszcze, ja rozumiem, jakiś inwalida ma problem z dojściem czy coś, no. Okej, ale no, byli starsi ludzie. Normalnie chodzili, siatki ogromne nieśli i tak dalej. A, może za dużo rzeczami się przejmuję. Dobra, chyba tutaj odbiję. O, i pojadę sobie koło naszego wspaniałego urzędu gminy. Bardzo sprawnie i bardzo dobrze działający urząd gminy. O dziwo, wszystkie panie, które tu obsługują, są tak sympatyczne i tak tak bardzo chcą pomóc petentowi, że to jest niesamowite po prostu. Naprawdę jestem po prostu naprawdę mile podbudowany takim zachowaniem w urzędach. To się rzadko zdarza. Trochę dziwnie przejechałem, ale przed samochodami chciałem przejechać. Czasami trochę jeść. Kamerka mi się to przesunęła, ale i tak minimalnie. W granicach błędu. Nie pamiętam, czy tam się dojedzie do tego jeziorka. Ale przynajmniej ładna trasa. Nie będzie koło Lidla jej. Za dużo. Ludzi, chyba że to już tak ludzi nie będzie. Naprawdę fajnie to jest.
pałeczki, ludzie wybudowani w domu. Ślepa, tak jak było napisane. Chociaż tu można się przedrzeć przez krzaczory. No ciekawe, ale się przedrzemy przez krzaczory. Jakieś to podbije. Tak, jest takie coś. Jest jakieś takie odbicie. Chyba. Nie być. Zobaczymy. Zobaczymy, czy dalej dełtiko rozebrane stoi w tym miejscu, czy też nie. A to jest właśnie ta zaleta roweru. No, fretka, czyli Triunda, czy jest 55, bo nie wiesz, po czym takim przyjechał spokojnie, ale rower to rower. No stoi. Tylko proszę, w jakim stanie. Tyle lat tu stoi i blacha nie rdzewieje. Coś niesamowitego. Naprawdę. Coś pamiętał. Właśnie, trzeba usta zamykać, a ja gadam i gadam. A myszki. Blachuje. O. Udało nam się dojechać do trasy katowickiej tak zwanej. Pojadę w jedną stronę, no to tamtą się przebiję, nie pamiętam właśnie, czy tam można się przebić do tego naszego jeziorka i tych term obiecanych. To co obiecałem, więc się należy. Zobaczymy, co tam jest, gdzie tam jest. Super się jedzie. Kurczę, szerokie opony. Chodzi mi szerunki fajne. Już były takie. Nie kupowałem ich nowych. I tak większość nie jeżdżę po asfalcie, tylko po drogach, więc one się tak bardzo nie mieszczą, ale ale fajnie pracują, naprawdę na asfalcie fajnie pracują. Nie wiem, tylko nie jechałem tam. No nie, jest to trzeba, dobra. Pojedziemy tam. Zobaczymy. Kurde, mieszkam tu tyle lat. Się z Warszawy odprowadziłem, z tego się bardzo cieszę. Tylko takich drzwiach chyba nie jeździłem, ale zapomniałem o nich. Nie wiem. Chyba zapomniałem macie. Tak, bo to chyba nie będzie. Przejazd. Zobaczcie nasze wspaniałe jeziorko z przygotowanym. Z przygotowaną infrastrukturą, żeby sobie blisko zapalić. Żeby posiedzieć po prostu, pogadać. A poczekajcie, dobrze jadę. Może tu skręcę. Jednak w tą skręcimy. Zobaczymy, jak to pójdzie. To jest fajne, kurczę, że jak długo się gdzieś nie jeździ, to się odkrywa. Od początku to ma właśnie te stare ścieżki. Tak ładnie patrzę, że w tą stronę jest przejazd. No. Myślę, że jakoś tak bardziej znajomo się wydaje. Ta dróżka. Zobaczymy, tak? Tak. No właśnie, to jest właśnie wygodne, że jedzie się na wycieczkę wokół Konina, naprawdę niewiele kilometrów, no i z 50. Normalnie jakby się było na jakiejś wyprawie, no jak się tak odbiera w każdym razie. Każdy zapewne jakoś indywidualnie odczuwa i każdy ma inne swoje potrzeby, zainteresowania. Zobaczymy. Taki fajny na znaczy. Super, ciekawe gdzie dojadę. Chyba odmieniam? Nie. Co to samo widzę? Nie wiem, gdzie jest taki film specjalny. Tu wiem, ale chyba jeziorko ominęło od drugiej strony. To trzeba będzie jechać na właśnie tak, podjechałem. Niestety, ale tak. To podjadę od strony tor, to
pokażę jeziorka, jak tam wyląduje na termach i tam może poopowiadam. Tak, to za daleko się rozpędziłem, ten rower mnie zabiera na pewno gdzieś do miejsca. I czasami widzimy dziwne rejony prowadzi. Wydaje się, że tu nie przejechałem tyle. Ja mam drogi przyjechałem. Tutaj będę musiał skręcić. Tak. Wczoraj poznałem tą drużkę, więc wiem, że tędy się jedzie. O, genialnie. Dobra, to odjadę na jeziorko, żeby wam pokażę, jak to jeziorko wygląda. No, ryby łowią rzeczywiście, ale to jest jakoś płatne. Ja jeszcze nie jestem rybakiem, ani wędkarzem, ale lubię posiedzieć w takich miejscach, szczególnie, żeby już zapadło kawę. O, widzicie, teraz są termy. Dogram jeszcze kawałeczek, bo siedzę przy tych termach, także a kamerka chyba ta przednia, która filmowała, ta 4K chyba zdechł jej akumulator, nie wiem dlaczego, bo ładowałem wczoraj dość porządnie, także tutaj zobaczcie te termy, one tak wyglądają, całkiem są fajne, nowe, całkiem fajnie zbudowane, także ludzie tu przyjeżdżają, chodzą sobie, o pan tam idzie, cały czas będzie krążył, także to tak wygląda teraz. Jestem teraz przy Maksymusie w Wolicy, przy trasie katowickiej. Zobacz, jakie fajne chmury, nie wiem, czy to dobrze widać, ale no jest przepięknie. Jest też księżyc w kształcie bardzo cienkiego takiego sierpu, ale jego już chyba nie zobaczyć. Także naprawdę coś fajnego. Te chmury są super, bardzo super wyglądają. Nagram jeszcze sobie, teraz już jest wieczór, jakoś tak po 9:00. O, jaka woda! Powolutku, powolutku, bo nie mam błotników, kurde, to zaraz nawet propadł. Chciałem zobaczyć właśnie, jak taka marka samsungowa nagra wieczór. Zaraz wjadę w taki las dosyć ciemny, światełka włączę, o, żeby było, że coś się tutaj porusza. Muszę jeszcze ustawić tyle na światełko, zaraz to zrobię. Właśnie chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak wjadę w taki ciemny las. Czy to jakoś wygląda, czy to jest niewarte filmowania, czy coś w ogóle widać. Także zaraz to zobaczymy, tylko zatrzymam się przy ostatniej latarni i zobaczymy, jak... Znaczy nie zobaczymy, tylko włączę. Włączę tylne światełko, po prostu jeszcze czerwone, bo tu jednak samochody się poruszają. A wolałbym ten ostatni odcinek do domu przeżyć. Jakoś się człowiek trzyma tego życia. Tak. Dobra, tu jest ostatnia latarnia. O, tu już jest znak. Koniec drogi dla rowerów. Ale zaczyna się droga asfaltowa. W sumie teraz włączę tylko światełko z tyłu. Gdzie ono jest? A, jest to chmur. Jak sobie mruga, ładnie, tak? No, a my jedziemy. Hopsa. Zobaczymy, jak to wygląda i jak to oświetlenie też działa. To jest bardzo słabe oświetlenie. Takie podstawowe te żaróweczki, to by były. LEDowe, oczywiście. No, przy teraz wszystko LEDowe jest. Stawię trochę niżej. No, ciemno jest faktycznie. Tutaj to praktycznie nic nie widać. Może mruganie włączę po prostu. O, coś takiego, żeby... No, ciemno jest, kurczę, jak patrzę na kamerkę, to nic nie widzę. Znaczy, mogę to rozjaśnić chyba, zaraz zobaczymy. O, tyle. To maksymalnie mogę rozjaśnić. Coś może widać. Aczkolwiek tylko zarysy. No, ale ja widzę w każdym razie, gdzie jadę. To jest chyba ważne, tak? No i światełka świecą z przodu i z tyłu. Widać mnie dość dobrze, bo faktycznie już jest ciemno. Także właśnie. O, to jest najmocniej rozjaśnione chyba.
tych opcji, co na szybko mi się udało znaleźć. W ogóle fajna wróżka tutaj jest, także jak będzie widno, jak to będzie, jak będzie widno. I kamerka mi nie padnie, bo oczywiście kamerka ta sprzedaż nie padła. Te akumulatorki jednak nie wytrzymują tu długo, więc... Znaczy, wytrzymywały długo, no, powinny do 20 pół godziny wytrzymać, ale widocznie ten mi pokazał, że jest pełny, a ja bym nie sprawdziłem dokładnie na ładowarce i podejrzewam, że to była taka chwilowa tylko informacja, a potem bardzo szybko wydrenowała się. No, zaraz jakiś samochód będzie jechał, widzę, za mną. Dobra, także... Ale mnie to widzi, więc nie mam problemu raczej z tym, żeby mnie nie zbić z tej drogi. Przynajmniej taką mam nadzieję. Pojechał sobie. O, już jest lepsza widoczna, bo tu już trochę więcej nieba widać. No, już całkiem dobrze, jak na 9 wieczora. Już całkiem dobrze to widać, ale rzeczywiście w ciemnym kompletnie lesie nic nie widać, trzeba będzie. Trzeba by jakąś lampę włączyć. To z przodu to jest lampa oczywiście. Ale z... Znaczy z tyłu w sensie, że tam gdzie nie jakby nie widać. Ale z przodu nie mam takiej lampki, więc... Więc w sensie mnie nie rozświetli. Przez las nie będę jednak jechał. Nie da się pojechać tutaj. Przez kulturalny, przez skrót, ale ze stałkiem. Tam się zaciemna, ja mam słabe lampki wziął. Lampki czołówki właśnie, nie czołówkę wziął, który może tam będzie coś nas pojechał, coś widzi. A tam jest dużo korzeni, dużo różnych wystających rzeczy, więc nie chcę ryzykować. Może się przewrócę, coś się zrobi. Teraz to już w ogóle dobrze widać. Oczywiście ta jasność dalej jest podkręcona. Zobaczymy jak teraz weźmy. O, teraz jest taka normalna jasność. To jest dużo słabiej. Ale jak się to... Teraz to w sumie dobrze widać nawet. Już lampy LED-owe się zaczęły, także tak zwana cywilizacja. No, zobaczymy. No już teraz to już w sumie dość niedaleko od domu. Więc sobie dojadę już spokojnie. Także księżyc sierp ładnie widać. Ciemniuteńki. Ale dość ciepło jest, przyjemnie. Także pracuję, że to wiadomo, że jest ciepło zawsze. No ale wolałem jednak bluzę ze sobą założyć, bo to jednak mi się wydaje, że jest ciepło. Szkód idzie. No to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.